Witam, Rzymaszki, z tej strony Trał, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na aplikacji Albo Plus. Jako czytelnica. W ostatnim odcinku w sumie mieliśmy pewne problemy i w tym odcinku próbujemy cokolwiek to naprawić. I zobaczymy, jak to pójdzie. Szczerze, no wydaje mi się, że raczej powinniśmy sobie poradzić, ale zawsze wszystko jest możliwe. Niestety, ale wojna bardzo dużo nam zżera zasobów, więc to jest jeden z największych problemów. Na szczęście nasze dywizje specjalne to są takie typowe dywizje, które cokolwiek potrafią robić, więc na szczęście możemy jakoś pchać do przodu nasz front. Naszym obecnym planem jest to, żeby dywizje specjalne tutaj stały i spróbowały się przebić przez to. I może coś to nam da. Tutaj widzę, że możemy okrążyć nawet kilka dywizji. No i niestety, ale musimy także wyprodukować dosyć dużo radii. Tak, to jest ten moment, kiedy wybadaliśmy, że w sumie można się komunikować przez radia. A w sumie zapomnieliśmy o tym. Dobra, w ogóle możemy kryptologię użyć. Już kilka dni zostało tego. I bardzo chętnie bym tego pokorzystał. Ponieważ niestety, ale nie jesteśmy na tyle silni jednak, żeby sobie poradzić. Na szczęście Texas jest na tyle silny, że na północy coś porobić, więc pomożemy Texasowi w głównej mierze, żeby coś osiągnął. A my po prostu będziemy patrzeć z daleka. No, możemy też doktrynkę sobie porobić. Pójść w to, czy... W sumie tak naprawdę ulepszamy recovery rate teraz. Ja bym sobie chyba poszedł w ulepszenie jakichś bonusów. Na jakim terenie my teraz wyklepijemy się? To są hills, desert i forest. Myślę, że będziemy się bić w głównej mierze na pustyni. W takim razie jeszcze sprawdźmy, czy coś naprawdę jeszcze nie możemy zrobić. Chyba nie. Chyba to wszystko. Jedyne, co bym spróbował zrobić, to zdobyć tutaj o to. Bo war support, no to wiadomo, to jest mało war support, ale przydałoby się zdobyć to. No. Tego już nie potrzebujemy, już nie, aż tak bardzo nie będę usuwać. Dobra. I na tym na razie to wystarczy nam. Co tutaj mamy? Możemy zrobić. Możemy to zrobić. No to zrobimy. I żaden szyf nie jest badany. W sumie po co mielibyśmy badać obecnie? I no i na razie tyle z tego, co widzę. Niestety Meksyk widzę, że tutaj sobie dobrze radzi. A Texas doszedł do granicy z rzekami, co zazwyczaj polega na tym, że trudno przejść je. Tak, właśnie to powoduje, że nasze wszystkie radia potrzebują. Takie sobie. Nieco w armię. No i teraz, jak sami widzicie, pchają nas do tyłu. Był moment, kiedy my ich atakowaliśmy, teraz jest moment, kiedy oni nas atakują. Jeżeli mamy możliwość, to włączymy sobie ten rozkaz, ale jak na razie, jak przeszliśmy przez rzekę, to aż tak bardzo nam to nie pomogło. Teraz tutaj też widzę, że nas teraz ubijają, no ci Free Fighters to niestety trochę słabo im poszło, ale za to możemy pokorować sobie, co chętnie zrobię, bo więcej manpowera to zawsze więcej na wojnę. I jeżeli będziemy mogli, to sobie wystawiam jakieś dywizje, które tam jeszcze nie mają wszystkiego, ale będziemy mogli wykorzystać, dlatego że niestety, ale te radia będą trochę męczące. Okej, wyślijmy tutaj.
No i głównym już opieram się, że Texas będzie chciał coś nam pomóc. Czy nam pomoże? Zobaczymy. Tutaj mamy jakieś dywizje otoczone. Tutaj widzą, że Vice Royality nas w sumie nieco broni. No i jak na razie się dobrze trzymamy. Ruszyliśmy trochę do przodu. Tak trochę. A teraz zawracamy. No nie sądziłem, żeby ten odcinek był jakiś specjalny. Jedyne co, to możemy ulepszyć swój sprzęt i nie być aż tak zacofanym nacją. No. Widzę, że... O, coś się... Tutaj zmienił się ich kolor, ale nadal są frakcji. Co oznacza, że chyba są wolni? Nie, zmienił się chyba rodzaj. No tutaj przyjęli, ale... Ich sojusz jest taki trochę płynny. No, teraz to możemy jedyne co czekać. Nie powiem. Nie jest to nic specjalnego. Okej, Night Vision. Nieco tutaj też można. Lepszy ekwipunek. O, mamy duże minusy na tym. Kurde. Była tam jedna nutka, która brzmiała jak error. Chyba już wiem co. Bo kiedyś się takie zdziwiłem, bo mi to wleciało takie, co, co chodzi, dlaczego, skąd mam errora, a teraz usłyszałem tutaj takie, a na pewno to było to. Dobra, fully descript, więc w głównej mierze chodzi o to, że my co chwila ich po prostu będziemy włączać to. Dlatego, że, dlaczego nie? I no i tak trochę cofamy się co chwila, ale widzę, że dobrze nam idzie. Też trochę manpowera tracimy, ile straciliśmy na tej wojnie, 12 tysiaków. Oni też dużo stracili. My tracimy w ogóle najwięcej. Ja bym chciał jednak wysłać te dywizje bardziej, żeby były skondensowane, tylko... Nie sądzę, żeby to się udało. Okej, agent został złapany. To znaczy, że trzeba go uratować. To jest ten moment, kiedy tak naprawdę jakoś mało jest możliwe, żebyśmy cokolwiek już osiągnęli. W ogóle dlaczego to tak dużo kosztuje? Dlaczego te kory tak dużo kosztują? Nie jest tak, że te tereny, czekajcie, czy te tereny są jakieś... Mają nawet w miarę, mam jakiś cap, no to mamy chyba 300 cap, tak. Ale co jest najwięcej? Your core population. No, your core population największy jest. No, zapewne przez to, że to jest połowa naszej nacji. Jak na razie trzymamy się, że na dywizja jeszcze nie umarła, tak sama z siebie. Lepsze pieski możemy zrobić. Wystawmy w takim razie te dywizje. Niech one pójdą. No i naszym głównym zadaniem jest teraz to przetrwać. Widzę, że Texas też sobie nie radzi zbyt dobrze. Cezar jest nadal w wojnie z tym. Ouroboros go zaatakował. To jest najśmieszniejsze, że to jest nacja, która zazwyczaj nie wychodzi z... Wiecie, z tak... Z w ogóle jakiegoś... Z jakiegoś takiego w ogóle powstania. Zazwyczaj jest upada na samym początku, ale tutaj widzę, że się jej udało. Nadal ta mysz mnie śmieszy. Ona jest w wojnie nadal z nami?
Bywa czasami, że mysz z tobą walczy. Czekajcie, bo oni nie mają rozkazu. O, przeszli, kurde. Możemy tutaj po prostu przejść? Nie, bo wlali się. O. Dobra, widzę, że teraz wszystko stanęło. No, cały front stanął, nic, zapewne nic się nam nie uda. No teraz chcę zaatakować powrotem. No, mało prawdopodobne, żebyśmy poradzili sobie z tym w jakikolwiek sposób. Pierwsze już się przygotowali na nasz Texas, też jakoś nic nie robi. Nie chcę wzywać Cezara, ponieważ Cezar tu zostanie bęcki. I Gentle Del Sor. No. No ta seria to realnie w tym odcinku się kończy. Nie jest dlatego, że po prostu, jak to powiedzieć, że przegramy, bo jakbyśmy mieli przegrywać, to zapewne przegralibyśmy jeszcze za jakieś dwa odcinki, ale dlatego, że nie mamy siły, żeby tego pokonać. Tak, przyczyn i co? Czycenica, jeżeli to wyjdzie, a to zawsze wychodzi na prowadzenie, to nie ma szans. Wiecie, jak wychodziło to w sumie wszystko było równe. Równe siły było. Ta frakcja była dosyć potężna. Ci w miarę byli, jeżeli im się udało. Ci jak się zjednoczyli, też byli potężni. Ci to nigdy nie byli potężni. Więc... No niestety Meksyk skończyło się na tym, że został opuszczony. Jest chyba bardziej opuszczony niż to. Chyba to nawet nie jest państwo, które tutaj... Nie, to było to. Niż to widzę, że oni się tutaj biją. O, Waszyngton sobie nawet w miarę rozbił się. Whitelegs się nawet... No, ten Whitelegs to naprawdę się postawił. I patrzę tylko na inne państwa. O, jest ten gościu, to on zazwyczaj przegrywa. Nie wiem, skąd się dzieje, ale jak on rządzi, to oni zazwyczaj przegrywają. Dobra. Wiecie co? Ja to zapiszę. No i tyle, no. Mógłbym zrobić niby ten anti-tank, bo to jest dosłownie... To jest w głównej mierze po prostu broń na tych. No ale... Jak niby mam to zrobić? Mógłbym spróbować ich zaatakować, jak to wygląda. Nawet ładnie wygląda atakowanie dywizjami specjalnymi. Tylko, że... A ty skąd tutaj jesteś? A, bo to jest jeden z tych... Meksykański. Dobra, dajcie mi chwilę, to zrobię, jak to miałoby wyglądać pod sam koniec. Najbardziej mi się podoba w tym momencie, że zauważyłem, że dopiero w tym momencie nasi sojusznicy dołączyli na granicę. To mnie wcześniej mogłem wykorzystać, jako że to byli nasze marionetki. Ale okej, wszystko jest zakończone. Najpierw spasuję. Więc po pierwsze możemy wziąć całą ich flotę. Wszystkie z tych państw miały flotę, o dziwo. W sumie miały dostęp do rzeki. No i oczywiście co robimy? Zabieramy cały Meksyk dla siebie. W sumie w skrócie to. A dla Teksasu dajemy Teksas. W sumie to jest naturalne, co można zrobić z Teksasem. Tutaj jeszcze muszę zobaczyć, bo czasami są te takie pojedyncze, ale chyba wszystko jest, tak wszystko jest, w takim razie my zabieramy resztę. Daję. I koniec. I tak, Chichen Itza zostaje na samym końcu, jest zwycięzcą. Możemy też skorować jakieś tereny, bo mieliśmy wystarczająco. No jak zwykle w takich drzewkach możemy jeszcze zobaczyć, co jest, no to w takim razie... Żeby to przyspieszyć,
auto, więc tak, po pierwsze nic nieznacząca rzecz, po drugie kory, zawsze uwielbiamy kory, i jedyne co zostało, A Land of Ergico Maxenius. What? Nie mówcie, że muszę mieć wszystkie kory. Ale nie, niektóre z tych terenów nie... O, masz los. Dobra, nie cierpię tego, kiedy ktoś ustawiał tak. Znaczy, kiedyś to miało sens, ponieważ nie było Teksasu. Ale teraz to kompletnie nie ma sensu. Dobra, kor. Oni też zapewne korowali na własną rękę. Czy ta muzyka. No, to chyba wszystko teraz do nas. Ja to później oddam. Tylko chodzi o to, że muszę to zrobić, bo za chwilę dam no checks. Co jeszcze? Chyba, że mają coś poza tym, to byłoby dosłownie wtedy wkurzające. Okej, mają wszystko. Więc jedyne co, to dostajemy ideę za to. Teraz jest w sumie nawet dobra. I to wszystko. I nic więcej w sumie z tego. Jedyne co możemy zrobić, to tutaj zaznaczyć powrotem i oddać im te terytoria, bo naprawdę mi się... Ja nie chcę. Tak naprawdę gramy państwem, które w ogóle nic z Meksykiem realnie nie ma związanego, więc... Więc granice nie są jakieś mega ważne. Tak naprawdę fajny był jeszcze początek, później walka to już spłała od ręka, ponieważ jak sami widzieliście, to tak naprawdę nie miało sensu. Oni, jak się tutaj zaczynają rozrastać, to już nie ma żadnej rzeczy, która by dosłownie mogła tobie pomóc. Po prostu jest coś takiego, że modlisz się, żeby cię nie zaatakowali, a oni tak z ciebie zaatakują. Mieliśmy dosyć dużo sojuszników, mogliśmy zawsze wziąć tutaj. Oni mają dużo dywizji, ale ja zapomniałem tego wziąć i w sumie też nie wiem, czy to by pomogło, bo potrzebowaliśmy antitanków. Więc ci tutaj, no to taki Teksas. Tak naprawdę chyba mają wszystkie terytoria, które potrzebne byłoby dla Teksasu, czyli tutaj wszystko jest. Więc nie jest jakieś mega potrzebne tutaj, żeby jeszcze mogliby tylko to wziąć i to wszystko. No, Legion Cezara sobie jakoś radzi, Uroborus też jakoś fajnie. Tak naprawdę ta seria nie jest jakaś mega długa, ale zazwyczaj nie zobaczycie takiego widoku, ponieważ Czyczenica ma zbyt dużo rzeczy do wyboru, a i może to zrąbać i po prostu zamknąć się w klatce takiej realnej. Więc zobaczymy, co będzie. Zapewne przydałoby się, żeby, nie wiem, spojrzeli się na jakieś stare swoje państwa, dali komuś, żeby po prostu przyszedł, zobaczył, jak to wszystko działa i naprawił, bo dosłownie, nie wiem, czy to nawet czas serii, że trzeba zagrać w tym państwem. Wystarczyłoby po prostu zobaczyć drzewko, pomyśleć sobie, jak to oddziałuje na resztę. I jak już to wszystko wiesz, no to już nie ma jakiegoś problemu z tym. Więc to było tyle z tego. Powiem szczerze, tak naprawdę chciałem zagrać tym państwem tylko dlatego, że kiedyś prowadziłem tę serię i nigdy nie dokończyłem. W głównej mierze nie dokończyłem dlatego, że ci byli zbyt silni. A teraz mogę się pochwalić tym, że udało mi się, ha ha ha. Co tam, że musiałem trochę poczytować i nawet jak wysłałem Teksas, to Teksas ledwo co robił. Tak. Więc był z wami Tragon. No to, cześć. I piszcie, co, jakie kolejne serie mam nagrać.